Olga, trzy słowa o sobie, jeśli możesz. Oczywiście, cześć. Bardzo mi miło, że się zarejestrowaliście i że przyszliście. Ja się nazywam Olga Fiodorowicz i fundraisingiem zajmuję się od prawie 14 lat. Zaczynałam jako wolontariuszka i zakochałam się w fundraisingu. Potem przez wiele lat pracowałam jako fundraiserka korporacyjna. A teraz prowadzę dział marketingu i fundraisingu dla osób indywidualnych w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Czyli mnóstwo doświadczenia, praktycznego doświadczenia. Fundraising, bo to fajnie zabrzmiało. Ja tak się domyślam, ale czy fundraising taki korporacyjny wiąże się z czymś, co mi się tak kojarzy? Procedury i systemy. Czy to jest coś, co. Wiesz co, ja pracowałam po prostu z ludźmi. Ja pozyskiwałam pieniądze i z małych, i z dużych firm, z wielkich korporacji na cele statutowe stowarzyszenia i też Fundacji DKMS, ale tak naprawdę oczywiście miałam do czynienia z umowami, z jakimiś procedurami, ale tak naprawdę pracowałam po prostu z człowiekiem, który siedział po tej drugiej stronie w firmie. No tak. Mi się zawsze to jakoś kojarzy, że korporacyjne to jest to bardziej usystematyzowane. To jak gdyby pomaga troszeczkę ogarnąć chaos codzienności. Nie wiem, takie jakieś moje doświadczenia, mimo tego, że ja akurat w korporacji nigdy nie miałem doświadczeń, czy w fundacji korporacyjnej też nie miałem doświadczeń, ale jak z kimś rozmawiam, to zawsze słyszę, że właśnie procesy, systemy, procedury to jest coś, co się wyniosło, jest wartościowe. Myślę, Marek, że to różnie, że niektóre firmy jakby mają politykę CSR, wiedzą, co chcą robić i mają na to plan, a niektóre po prostu się odzywają, hej, zróbmy coś razem. I to myślę, że jest typowe. Tutaj Ola się pyta, ile mniej więcej potrwa spotkanie? Myślę, że godzinę. Myślę, że godzinę, tak. To zależy, ile będzie pytań na koniec, bo zakładam, że na koniec będą jakieś pytania, a może i w trakcie. Dobrze, moi drodzy, to nie przedłużając już, a jeszcze powiem trzy słowa o sobie. Nazywam się Marek Zybert, jestem współzałożycielem, współtwórcą serwisu FunnyMoney.pl, czyli darowizna od zakupów online oraz trochę innych narzędzi dla organizacji społecznych. Dzisiaj jesteśmy na pierwszym spotkaniu Akademii Funny Money. Jeśli chcecie, to na akademiafunnymoney.pl znajdziecie mnóstwo różnych materiałów, nagrań ze naszych spotkań. Jest już ich około 30, więc jest w czym wybierać. Także teraz już oddaję, Olga, głos i ekran tobie i zamieniam się w słuch, tak jak reszta uczestników. To już. Udostępniam swój ekran i swoją prezentację. Widać, widać. Super. To dzisiaj Wam opowiem, co jest dla mnie skuteczną komunikacją z darczyńcami i jak ja staram się to robić. Czasami mi wychodzi, czasami lepiej, czasami gorzej. Powiem o tym, co robimy dobrze, a o tym pewnie też, co można zrobić lepiej. Zawsze, kiedy zaczynam komunikację z darczyńcą, czy to korporacyjnym, czy to z darczyńcą, który jest osobą indywidualną, czasami zdarza mi się wpadać w taką pułapkę, w taki dołek, który sama sobie kopię, bo chcę powiedzieć, jaką jesteśmy świetną organizacją, jak SOS dobrze opiekuje się dziećmi, jak im pomaga, ile już zrobiliśmy, ile dzieciom pomogliśmy. I wtedy wydaje mi się, że dla darczyńcy, który stoi po drugiej stronie, brakuje miejsca. Kiedy on słyszy, jak jesteśmy dobrze zarządzani i jak świetnie sobie radzimy, myśli, no dobra, no to po co jestem wam potrzebny? Więc to, co mówimy i jak mówimy, jest moim zdaniem równie ważne. Postawiłabym znak równowagi między tymi rzeczami, bo w moim przekonaniu storytelling to najlepsza metoda do komunikacji z darczyńcą. W tym storytellingu musi być miejsce dla tego darczyńcy, bo kiedy zamiast tego, że powiem, że wioski SOS, wioski dziecięce były paręnaście razy nominowane do nagrody
pokojowej Nagrody Nobla i że mamy teraz 1800 podopiecznych i działamy w 137 krajach, myślę, że nie zadziała tak dobrze jak historia tutaj pokazanej Oli, która ma 10 lat, która jest wychowywana przez dziadka, bo jej mama miała chorobę alkoholową i nie mogła się nią zająć. Zresztą piła w ciąży i Ola przez to ma duże problemy z koncentracją, z pamięcią, nie radzi sobie w szkole. Jej dziadek utrzymuje się tylko i wyłącznie z renty i muszą wybierać, czy kupić jedzenie, czy leki. I storytelling pomaga wczuć się darczyńcy w rolę, w której może pomóc. My jako organizacja od razu pokazujemy gotowe rozwiązanie, ale ze wsparciem darczyńcy, a naszą historię zawsze staram się zakończyć prostym call to action. No i co znaczy proste call to action? To jest prośba odważna, ale też konkretna. Nie bójmy się prosić o konkretne kwoty. My w stowarzyszeniu, ale też w moich poprzednich organizacjach, w których pracowałam, pokazywaliśmy zawsze konkretne kwoty, o które prosimy naszych darczyńców i co za nie zrobimy. Często są to kwoty 3 do wyboru z zaznaczeniem, za co za nie zrobimy. Dużo organizacji, zarówno w Polsce, jak i za granicą, robi też takie rozróżnienie, że ta pierwsza kwota jest dość niska, a te dwie kolejne mają niewielką różnicę, tak żeby ale dużą różnicę, co można za to zdziałać, tak żeby darczyńca mógł wybrać tą najwyższą, tak? Właśnie, Olga, ja się zastanawiam, bo to wynika z twojego doświadczenia, ja się zastanawiam, bo to jest bardzo cenna informacja, czy to jest tak, że to jak gdyby doszliście do tego, czy to jest dobra praktyka, zbadana przez kogoś, bo ja myślę, że dla wielu osób to nie jest oczywiste, żeby w ten sposób konfigurować właśnie kwoty, nie? Mhm. Że ta jedna jest mniejsza, dwie są, nie wiem, czy jakiś przykład możemy podać. Nie? Tak, na przykład mamy 3 kwoty, na przykład ze wskazaniem na edukację i jest kwota 60, 120 i 140. Czyli ta różnica między 120 a 140 nie jest duża. Za 60 zł piszemy, że możemy wysłać że tyle kosztuje godzina języka angielskiego dla jednego podopiecznego. 120 będzie to 2 godziny, a 140 na przykład to jest miesiąc korepetycji z matematyki. Tak, żeby on widział, że za tą najwyższą kwotę można tak naprawdę najwięcej zrobić. To w zależności od tego, na co zbieramy, tak? Myślę, że to jest. Czy to jest dobra praktyka? Wiesz co, ja nie wiem, czy my do tego doszliśmy sami, bo jak ja już przyszłam, to już tak działaliśmy, ale też w różnych literaturach i na różnych szkoleniach też mnie tak uczono. Więc ja jakby powtarzam to też, czego ja się nauczyłam. Ja myślę, że to jest, jakby na logikę na to spojrzeć, to musi działać, nie? Tak, to działa. Oczywiście nie powiem, że wszystkie osoby wybierają największą kwotę, ale ta kwota najwyższa wtedy sugeruje, że po prostu no, najwięcej jesteśmy w stanie zrobić, a jednak różnica nie jest kwotowo duża między tą średnią. Okej. Tak, od czasu do czasu, jak będę miał jakieś pytania, to pozwolę się wtrącić. Jak najbardziej. Też jeżeli ja na przykład teraz widzę tylko swoją prezentację, więc nie widzę pytań, więc gdyby były jakieś pytania na czacie, to też po prostu mnie czytaj. Dobra? Będę się odzywał, jasne. Dobra. Też nie bójmy się pokazywać, że to, co robimy, to czego potrzebujemy, jest pilne. I mówię tutaj mając świadomość, że pracujecie w różnych organizacjach, niektóre ratują życie, co jest bardzo pilne, a niektóre zajmują się kulturą, co też jest pilne, bo wszystko, co robimy w naszych organizacjach, wierzymy, że jest ważne i że wspiera lokalną społeczność, wspiera innych ludzi, więc nie bójmy się pokazać, że to jest ważne, że nie warto tego odkładać na później.
No i nie powtarzajcie błędów innych, na przykład moich, i nie proście o małe kwoty, bo je dostaniecie. Mam taką historię jeszcze z mojej poprzedniej organizacji, z Fundacji DKMS, gdzie wysyłaliśmy mailing do naszych dawców, potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, którzy też w dużej części byli darczyńcami. I podsumowując ten rok naszego działania, prosiliśmy ich także o kwoty wsparcia i nie wiem dlaczego, ale był to mailing do miliona osób i napisaliśmy w nim, że gdyby każdy z tego miliona przekazał 10 zł, to mielibyśmy 10 milionów. No i jak się domyślacie, prawie każdy, prawie to jest z taką dużą rezerwą, ale bardzo dużo osób przekazało te 10 zł, chociaż sprawdzając później w bazie, te osoby wcześniej przekazywały kwoty wyższe, 40, 60, 80 zł. No i to był po prostu nasz błąd. My się zasugerowaliśmy takim ładnym, okrągłym numerkiem, a te osoby wzięły to po prostu dosłownie. No to tak na logikę, nie? To faktycznie, no bo to jest logiczne, tak? No macie milion osób, każdy 10 zł i bach. No nie? Tak, tylko że przekazało pewnie 15% i tych 10 milionów nie było, a my sobie zamknęliśmy po prostu drogę do tych wyższych płat. No i to jest, myślę, że bardzo taka ważna rzecz, która ja też się uczę, że jeśli zakomunikujesz coś teraz, to pewnie na jakiś czas masz tą komunikację zamkniętą, tak? Czyli zakomunikujesz coś, ciężko to odbierać potem. Tak, nie poprawisz tego swojego błędu za szybko, tak? Dokładnie. No, tak, to jest cenna wiedza. Tak, i proście pamiętajcie o jedną rzecz. Ja często podpatruję, co robi, no nie powiem konkurencja, bo uważam, że w NGO-sach ta konkurencja to nie jest odpowiednie słowo, ale co robią inne organizacje i bardzo często widzę, jak inne, czasami nawet bardzo duże organizacje z jakimś doświadczeniem piszą na przykład, że wpłać na zbiórkę i zarejestruj się na bieg, albo kup naszą koszulkę i wesprzyj naszą fundację. I są to jakby dwa apele, które moim zdaniem z mojego doświadczenia czasami są sprzeczne i darczyńca w gąszczu informacji chce wiedzieć, co ma od razu zrobić. Kiedy dostaje takie dwie prośby, to czasami nie zrobi po prostu nic, a czasami nie zrobi... Nie zmuszajmy ludzi do myślenia. Tak. Albo czasami po prostu zrobi tą rzecz, na którą nam mniej zależy. Tak? To samo było właśnie w mojej poprzedniej organizacji, gdzie głównym celem była rejestracja potencjalnych dawców szpiku, bo to jest główny cel Fundacji DKMS. I gdzieś ten zawsze apel fundraisingowy był na drugim miejscu. I dlatego ten fundraising też nie był tak słyszalny, bo ten apel pierwszy, czyli zarejestruj się, był dużo mocniejszy. No, to ja bym powiedział, że to trochę wynika z tego, że my dzisiaj jesteśmy dużo bardziej zalewani informacjami niż x lat temu. To na pewno. I jak coś dostajemy, to musimy to bardzo szybko podjąć decyzję, czy albo idziemy w to, albo nie idziemy. Im prostsza jest ta decyzja, tym lepiej. Czyli jeden komunikat. Jeden prosty komunikat. I też ten komunikat był, żeby był bardzo, bardzo prosty, czyli nie wesprzyj naszą fundację albo pomóż naszej fundacji, tylko wpłać albo zapłać, przelej. Coś, żeby, no bo pomagać można na różne sposoby. Można lepić pierogi i wysłać je osobom w kryzysie bezdomności, ale nam zależy na wsparciu finansowym. Bardzo ważne, kluczowe moim zdaniem w dobrej komunikacji z darczyńcą jest poznać, kim jest ten darczyńca, bo kiedy poznamy, kim jest nasz darczyńca, możemy zupełnie inaczej, ale też lepiej się z nim komunikować, możemy odnosić się do jego wartości, bo może wtedy poznamy, dlaczego tutaj jest i dlaczego akurat wspiera nas, a nie jakąś inną organizację. Jeżeli poznamy, kim jest ten darczyńca, ja już mówię o takim poznaniu typu w jakiej grupie wiekowej jest, albo czy bardziej nas wspierają kobiety czy mężczyźni, to też będziemy mogli wybrać język, jakim się posługujemy. Wiemy, że na przykład starsze osoby
powyżej 70 lubią, mają więcej czasu niż młode osoby i lubią długie listy, lubią, żeby im wytłumaczyć, na czym polega ta pomoc. Młodsze osoby lubią proste, krótkie komunikaty. Przepraszam, ale złośliwość rzeczy martwych skończył się, nie wiem dlaczego internet, ale mam świetną sąsiadkę, do której szybko przeszłam. Pozdrawiamy ją serdecznie, bo uratowała nas tutaj. Tak, ja już swoją prezentację odpalam dalej. Skończyłam na tym, że bardzo ważne jest poznać swoich darczyńców. Dzięki temu możemy wybrać język, jakiego używamy, spersonalizować nasze wiadomości. Możemy też wybrać inne gadżety, bo wiadomo, że inny gadżet wyślemy do osoby młodej, inny gadżet dziękujący lub zachęcający do naszej wpłaty wyślemy osobie starszej. Kiedy znamy naszych darczyńców, możemy ich na przykład zaskoczyć na urodziny, imieniny i inaczej też dziękujemy za wsparcie. A ja mam pytanie, do tego. Czy wy w jakiś sposób zdobywacie taką wiedzę, nie wiem, systemowo, nie wiem, czy wysyłacie jakieś ankiety, pytania, czy nie wiem, robicie po prostu research po Facebooku, kto was polubił albo kto was skomentował, czy bo myślę, że to jest ciekawe, jak taką też wiedzę można zdobywać, bo my trochę w Funny Money trochę wiemy, a trochę czujemy. No to nie jest łatwe zadanie. Myślę, że my robimy to wielokanałowo i od wielu lat. I jakby baza jest tutaj podstawą, czyli myślę, że każdy pracując w organizacji pozarządowej ma jakiegoś CRM-a, ma bazę darczyńców i my tutaj mocno segmentujemy tych darczyńców, patrząc na to, ile lat wspierają, na jakie nasze apele odpowiadają, bo mamy darczyńców zarówno sporadycznych, jak i regularnych i ci na przykład sporadyczni odpowiadają czasami na jeden konkretny apel, czasami na coś związanego z edukacją, czasami coś innego ich interesuje, więc te ich wartości też można w odpowiedziach tych darowizny jakby poznać, ale robimy to wielokanałowo, czyli mamy też swój telemarketing i dzwonimy do naszych darczyńców. Właśnie czasami są to są upgrade'y, to są prośby o podwyższenie kwoty, ale czasami to są po prostu telefony z życzeniami na święta, z życzeniami na urodziny, czasami to są telefony do darczyńców wysokiej wagi, którzy po prostu nam wpłacili jakąś większą darowiznę i my się chcemy dowiedzieć o motywację, podziękować i wtedy przy okazji takiej rozmowy dostajemy te informacje. Dodatkowo mamy jakieś wydarzenia, które są cykliczne. Na przykład mamy takie wydarzenie raz w roku w czerwcu w jednej z wiosek dziecięcych i tam przychodzi zarówno społeczność lokalna, ale także przychodzą zaproszeni przez nas darczyńcy, którzy na przykład bardzo regularnie nas wspierają i oni przyjeżdżają z innych miast Polski i my wtedy z nimi rozmawiamy, my im pokazujemy, jak wygląda dom SOS, jak rozmawiają z taką mamą SOS i przy okazji tego dowiadujemy się, kim oni są, jakie mają motywacje. To są osoby bardzo różne, to też one się zmieniły na przestrzeni lat. Dużo też w wieku naszych darczyńców zmieniła wojna na Ukrainie, dlatego że dużo młodszych osób nas zaczęło wspierać, które chciały wesprzeć i pomóc w tej sytuacji. Także to jest taki proces, myślę, że stały i to nie jest tak, że jak raz poznamy darczyńcy, to on zawsze już taki będzie. Te osoby się zmieniają, nie można ich wrzucić do jednego worka i dlatego też my je mocno segmentujemy, żeby to było aktualne, co do nich mówimy, o co je prosimy i o co ich prosimy, jak wygląda ta nasza komunikacja. To ja bym jeszcze tak, bo tutaj pojawiło się takie pytanie, jak pozyskać datę urodzenia, czy to wrażliwe dane. W mojej ocenie tutaj chyba się zgodzę z Piotrem, który napisał, że to jest trochę nadinterpretacja, że data urodzenia nie jest wrażliwą daną, bo... Wiesz co, my jak mamy PZ-y, czyli polecenia zapłaty, jakieś starsze, to one czasami są, to tam osoby wpisywały swoją datę urodzenia. Teraz już nie pamiętam, czy w tych nowych zaktualizowanych jest ta data urodzenia. No bo to jest taka informacja, no wiele mówiąca, tak? Z jaką grupą mamy do czynienia.
Jeśli chodzi o płeć, to z tego co wiem, to nawet, o... można to rozpoznać po imieniu, tak? To po imieniu z jednej strony, a płeć też, jakby my mamy na przykład informacje a propos obserwujących nasze social media, tak? Aha, okay. To akurat bierzemy z tego źródła i no i to są głównie kobiety. To nam daje możliwość narzędzia do właśnie analizy, nie wiem, Facebooka, Instagrama. No tak, to tak, cenne informacje. Im lepiej znasz swojego darczyńcę, tym łatwiej się z nim komunikować. Dlatego tak, na przykład książkę, którą obecnie czytam, Kena Burnetta, Fundraising Relacji, i on tam właśnie dużo mówi o poznawaniu swoich darczyńców i jaki to ma niesamowity wpływ na nasz sukces. I ta książka jest dość stara, bo chyba wydana tak, w 96 tak. roku, ale obecnie tak. jest teraz jej kolejne, chyba czwarte już wydanie zaktualizowane i naprawdę on świetnie opisuje to. Myślę, że to jest lektura obowiązkowa dla fundraiserów, jaki to ma wpływ na nasze działania i na nasz sukces fundraisingowy. No tak, ja nie ukrywam, że ja to powiem ze swojego podwórka, że ja na przykład lubię czasami zadzwonić do organizacji, które się ostatnio zarejestrowały na Funny Money, bo to jest raz, że poznanie, a dwa, że to otwiera po prostu oczy, nie? Jak niektórzy patrzą czy postrzegają, no Funny Money w moim przypadku, ale w waszym przypadku po prostu jak postrzegają wasze organizacje, jaką mają na przykład problem z waszą organizacją, tak? Tak. Dobrze, nie przedłużam. To kiedy poznamy naszego darczyńcy, też możemy dostosować kanał komunikacji, z jakim się, jak się komunikujemy. My się komunikujemy w różny sposób, zarówno ten bardzo tradycyjny, bo my nadal wysyłamy bardzo dużo listów papierowych, ale oczywiście jesteśmy też w przestrzeni publicznej, w telewizji, mocno w internecie, ale domyślam się, że są takie organizacje, wydaje mi się, że na przykład mogą być to otwarte klatki, dla których niekoniecznie listowa forma komunikacji z darczyńcami jest najlepsza, bo oni tam mają bardzo dużo młodych osób, które raczej dużo nie czytają papieru, listów takich papierowych, raczej komunikują się przez internet, dlatego myślę, że jest ważne też dostosowanie właśnie tych kanałów komunikacyjnych do tego, kim jest nasz darczyńca. I tutaj wracając do sedna naszej prezentacji, czyli jaka jest dobra komunikacja z darczyńcami, moim zdaniem to jest prosta komunikacja z darczyńcami i chciałam wam właśnie puścić film, to Marek ciebie poproszę. To jest moment na film? Dobrze. Tak. Jak składać życzenia świąteczne? Najlepiej się uśmiechnąć, otworzyć szeroko ramiona, zbliżyć się do tej osoby, objąć ją i szepnąć jej coś od serca, na przykład wszystkiego dobrego. Są dzieci, które muszą udawać, że święta spędziły z rodziną. Podaruj im pierwsze prawdziwe święta. I to jest nasza kampania świąteczna. To jest nasza kampania świąteczna, która nie jest z tego roku. I pomimo, że tutaj widzieliście znane osoby publiczne, i w ogóle w tej całej kampanii występowało jeszcze paru znanych aktorów, Anna Dereszowska, Katarzyna Zielińska, nasze ambasadorki, to tak kampania, która nam się bardzo podoba, ona była za trudna dla odbiorcy. Ona nie przyniosła takich efektów, jak chcieliśmy i ten przekaz nie był prosty, tak? Trzeba było się trochę zastanowić, trochę osoby, robiliśmy później rozmowy z naszymi darczyńcami, nie rozumiały tej kampanii, ona była zbyt skomplikowana. Czy można powiedzieć, że po prostu użyliście skrótów myślowych, które były po prostu nie dla wszystkich oczywiste? Tak, ja myślę, że tak... też... Wiesz, bo darczyńcy to są osoby bardzo inteligentne i to są osoby, tak jak właśnie pisze Ken Burnett, to są też raczej osoby, które już mają tą przestrzeń na dzielenie się tym dobrem, osiągnęły też jakiś status życiowy, pułap, bardzo często, oczywiście nie zawsze. I tutaj absolutnie, żeby to nie zabrzmiało, że te osoby tego nie zrozumiały, tylko że
że może nie miały czasu, to jest przedświąteczna gorączka, to jest tak, tak że tak, żeby, tak. żeby coś prosić, żeby o coś prosić dobrze, to musi być proste i żeby ta osoba wiedziała od razu, co zrobić. Moim zdaniem tutaj brakowało tego takiej relacji 1:1, zrób to, bo jest taki problem. To była taka głębsza historia, na którą trzeba było poświęcić trochę więcej czasu. Podoba mi się bardzo ten wykres, który tu jest, tak? Czyli im prościej, tym efektywniej. Dokładnie. Dokładnie. A teraz z kolei Wam pokażę naszą kampanię z 2008 roku, którą później powtórzyliśmy w 2009 roku, tylko to Potrzebuje Mamy było zmienione na Potrzebuje Rodziców i to była z kolei nasza najlepsza kampania, wtedy jeszcze 1%. I w 2008 roku 20% polskiego społeczeństwa uprawnionego do przekazywania 1% podatku robiła to, teraz ten procent jest o wiele wyższy i mimo, że to było 20%, to my wtedy zebraliśmy ponad 7 300 000. My już nigdy nie takiego sukcesu nie osiągnęliśmy. Oczywiście jest to związane z tym, nie z tym, że nasze kampanie już są wszystkie gorsze, ale no też rynek fundraisingowy się zmienił, jest więcej organizacji. Ale ten prosty przekaz, to proste zdjęcie Potrzebuje Mamy smutnej dziewczynki zebrał dla naszych podopiecznych tak ogromną sumę. I właśnie moim zdaniem dlatego, że ta kampania była bardzo prosta. Ja tak, no to widać, że to jest proste. Nie wiem, czy na przykład dla wszystkich jest nie wiem, takie oczywiste, taka pewna gradacja komunikatu, tak? Bo to tutaj widać bardzo dobrze, że na przykład ten numer KRS, on jest taką informacją już techniczną gdzieś na samym końcu troszeczkę, mimo tego, że on jest mega istotny, tak, w samym procesie przekazania tego 1%, ale nie wiem, czy jak ja patrzę na to, to najpierw po prostu są emocje, dokładnie, które po prostu są zbudowane i jak już ja jestem przekonany, bo po prostu emocje mnie złapały, no to ja już sobie ten KRS znajdę, nie? Ja już będę pamiętał. To też widzieliśmy w tym roku, jeżeli chodzi o 1% podatku, że zebraliśmy więcej też niż zakładaliśmy z naszych jakichś tam wyliczeń i tego, jak wcześniej szła kampania 1%. I to było związane z tym, że po prostu było też nas dużo w mediach, to, że dużo osób chcąc pomóc ofiarom wojny na Ukrainie, bezpośrednio te emocje gdzieś tam kojarzyły z nami, bo widziały tą pomoc i po prostu wpisali nasz KRS przy odliczeniu. A tutaj jest tak, jak właśnie jest ta emocjonalna historia, chociaż to jest tylko zdjęcie i jest to miejsce dla darczyńcy zrobione, że no to naprawdę niewiele trzeba pomóc, żeby ta dziewczynka miała tą mamę. I też przygotowałam właśnie dla Was moje też ulubione, proste kampanie. Ta jest akurat w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tutaj myślę, że nie trzeba dużo słów. Te wszystkie kampanie, które Wam zaraz pokażę, są po prostu proste i emocjonalne. Ta kampania Fundacji Warszawskie Hospicja, ona była powtarzana, nie wiem, czy ktoś jest akurat dzisiaj z tej organizacji, ale była powtarzana parę razy, bo no jest mega emocjonalne. Skuteczne, po prostu. No, emocje. No, chyba muszę powiedzieć, że najpierw emocje, potem reszta. Tak. A tutaj macie przykłady już z zagranicznych organizacji, które są mega proste, ale bardzo wiele mówiące. To jest fajny pomysł tutaj graficzny. Jedno zdjęcie, a jak można zmienić od razu patrzenie na to. Dokładnie. Co do komunikacji z darczyńcą, ja myślę, że też ważnym elementem jest w jakimś momencie zaskoczenie. Oczywiście to nie jest element, który powinien być nadużywany, ale warto zaskoczyć czasami darczyńcy na
Według danych GUS-u na rok 2020 w Polsce było ponad 95 tysięcy organizacji pozarządowych i wiele z nich bardzo prowadzi fundraising i żeby gdzieś się przebić w tym gąszczu komunikacyjnym, musimy być zauważeni, zapamiętani. Oczywiście nie każdy ma w swoich szeregach Jurka Owsiaka, który moim zdaniem robi to świetnie i nie wiem, czy wpłacaliście kiedyś nie do puszki takiej fizycznej, tylko na konto, na zbiórkę WOŚP-u online i tam Jurek dziękuję ci osobiście, mówiąc twoje imię i powtarzając go parę razy i czujesz się naprawdę wyróżniony i robi to super wow. Ale można robić to oczywiście też nie mając takiej osoby, takiej persony w swoich szeregach i nie mając też na to budżetu. My na przykład w swojej organizacji pisaliśmy często odręczne listy, kiedy darczyńca przekazywał kwotę wyższą niż 1000 zł, pisaliśmy mu odręczne listy. Wtedy to była akurat też fajna rzecz, bo taki odzwyczailiśmy się trochę od pisania ręcznie, więc potrzebowaliśmy wsparcia tutaj na przykład kogoś z księgowości, kogoś z innego działu i pisaliśmy takie, robiliśmy sobie taki dzień pisania listów, dziękowaliśmy, mówiliśmy, co się zadzieje z tą darowizną i życzyliśmy wszystkiego dobrego. To, co możemy zrobić, żeby zaskoczyć darczyńcę, żeby on się poczuł ważny, żeby on się poczuł doceniany, możemy go zaprosić do naszego programu czy siedziby, możemy umówić spotkanie z pedagogiem, ja mówię akurat w naszej sytuacji, która powie o tym, jak dzieci sobie radzą, jak się zmienia ich los, ale to mogą być różne osoby, to mogą być lekarze, to mogą być wolontariusze, to może być prezes, ktoś, kto fajnie opowie właśnie storytellingowo o tym, co się dzieje w fundacji, jak darczyńca ją zmienia, bo trzeba pamiętać, że darczyńca jest po prostu tak naprawdę częścią waszej fundacji, waszej organizacji. No właśnie, właśnie tak odczytuję to, co powiedziałaś, że to jest takie zaproszenie tego darczyńcy do tego, żeby uczestniczył w życiu organizacji troszeczkę, tak? Tak, to jest, pokazanie, że on jest ważny, nie? Tak, że bez niego tak naprawdę ta organizacja, nie, bez niego i bez innych takich darczyńców, jak on, ta organizacja no, nie będzie działała i że tak naprawdę on jest jednym z interesariuszy, jednym z pracowników, to za dużo powiedziane, ale udziałowców, udziałowców. On jest częścią tej organizacji. No i to oczywiście wpływa na zaangażowanie późniejsze, bo jeżeli ktoś jest zaangażowany, a zostanie, nie wiem, czy przyjdzie na takie spotkanie, czy porozmawia z osobami, których ta pomoc dotyczy lub które jej świadczą, myślę, że będzie później jeszcze bardziej zaangażowany. To na przykład jest łatwe do zrobienia, na przykład możemy nagrać film, gdzie dziękują nasi beneficjenci, to nie muszą być dzieci, bo my na przykład mamy zasadę, że dzieci same nie dziękują, jakby nie powinny tego robić, w takim sensie, że i tak już dużo je spotkało i to my dorośli teraz bierzemy za to odpowiedzialność, jak dalej będzie ich wyglądał świat, ale na przykład jeżeli ktoś tutaj jest z organizacji, która zajmuje się zwierzętami, to też myślę, że taki film fajnie nagrać i pokazać te wesołe, szczęśliwe zwierzęta, których los się odmienił dzięki tym darowiznom. To może być na przykład nietypowa zwrotka e-mail. Ja mam kolegę w mojej organizacji, który kiedy wyjeżdża na urlop, pisze, że ja jestem na urlopie, ale dzieci potrzebują wsparcia codziennie, dlatego skontaktuj się tutaj z moją koleżanką, która mnie zastępuje i to jest też takie proste, ale naprawdę robi wrażenie. Rozumiem, że jak nie jest na urlopie, to i tak ma to ustawione. No właśnie nie, ale on jest w ogóle bardzo pomysłowy. Może taki pomysł, no. Ja tak od razu też podpowiem, że bo tak o tych tak ciekawych przykładach, jak rozmawiamy, to ciekawą komunikację prowadzi Fundacja Psie Rociniec. Jeśli chodzi o zwierzęta, to możecie sobie poszukać Fundacji Psie Rociniec. A to z tymi spotkaniami z dziećmi, to tak mi się przypomniał Wojtek Przybysz ze Stowarzyszenia Wędka, który od czasu do czasu, tak jak mówił na jednym spotkaniu, jeździ po prostu z dzieciakami, które są jego podopiecznymi, tak na dobrą sprawę. I oni poznają osobiście darczyńców, tak? Czy jak darczyńca po prostu chce, to takie spotkanie i to jest
taki kontakt, którego pewnie no, ciężko czymkolwiek zastąpić, nie? To jest ten mały człowiek, któremu pomogłem, tak? Tak, to jest tak. To tutaj trzeba być na pewno bardzo ostrożnym, bo to są dzieci często jakieś po traumie, ale tak, my, na przykład, jasne. My robimy to w takim sensie, żeby, ponieważ mamy zasadę, że dzieci nie dziękują za wsparcie, tylko my jako dorośli prowadzący tą organizację, ale dzieci na przykład tą potrzebę darczyńcy, żeby poznał dziecko, spełniamy tak, że raz w roku robimy takie spotkanie dla naszych na przykład firm, które nas wspierają przez cały rok i dzieci robią przedstawienie. Robią przedstawienie, one się czują ważne, robią jakiś teatrzyk świąteczny, jasełka i jakby dorośli widzą naszych podopiecznych, mogą się z nimi przywitać, porozmawiać, a one też czują się ważną częścią tej organizacji i jakby występują przed publicznością na prawdziwej scenie i to jest dla nich po prostu fajne. Super, fajny przykład. Telefon bez okazji to też jest coś fajnego, bo to może zrobić każdy, nie trzeba mieć telemarketingu, można po prostu podnieść słuchawkę, zadzwonić do darczyńcy, zobaczyć ile lat wspiera nas i po prostu powiedzieć, że dzisiaj, nie wiem, mija 2 lata, odkąd pan nas wspiera, albo dzisiaj jest pana 5. darowizna i w ogóle super i dlaczego pan to robi, porozmawiać. Moja była szefowa zrobiła kiedyś bardzo fajną rzecz, dostaliśmy darowiznę dość dużą, bez jakiegoś konkretnego apelu i w poleceniu, znaczy i w przelewie był adres i ten adres był dosłownie 4 domy od naszej siedziby, więc wzięła, ubrała się, poszła, zapukała i podziękowała. Pan był bardzo zaskoczony, że wczoraj wysłał darowiznę, a dzisiaj już ktoś jest pod drzwiami, ale wow. Zadziałało super, tak. Właśnie myślał chyba, że to jest takie typowe u nas, ale to był po prostu przypadek, ale ja to powtarzam, bo to była naprawdę, to był świetny przykład tego, że jesteśmy po prostu blisko ludzi, tak? I teraz jeszcze pomyślmy, ilu osobom ten człowiek, ten pan powiedział to... o tym, co się stało, nie? Dokładnie. To jest dopiero. No. Ja tak jeszcze wrzucę tutaj wam na czat książkę, którą polecam w temacie wyróżniania się, wyróżni się lub zgiń. Ta książka ma już chyba ze 20 lat albo 15. Ona oczywiście jest w kontekście bardziej biznesowym, ale to jeśli chcecie poszukać jakiegoś wyróżnika, to myślę, że warto. To super, cena lektura. Korzystam, bo nie czytam jej. I jeszcze taka anegdotka z mojego życia, że mówię prosto, co znaczy dobrze, a sama czasami kombinuję i parę ładnych lat temu, kiedy byłam fundraiserem korporacyjnym, chcieliśmy zwrócić swoją uwagę na różnych firm, które nas wtedy nie wspierały i zrobiłyśmy z koleżanką research firm, które mają wysoki potencjał, no ale jakoś nie odpowiadają na nasze maile, nie chcą się umówić. Mhm. Nie odpowiadają na nasze wiadomości na LinkedInie i wysłaliśmy do nich z okazji wtedy walentynki taką paczkę, to był taki karton większy i w tym kartonie jak się go otwierało, to wyskakiwało, takie wylatywało serce z helem, taki balon i była ta karteczka, że miej serce dla dzieci i w ogóle uważałam, że to jest świetny pomysł. No i to było parędziesiąt dobrych firm. To nie było tanie w tamtym czasie, pewnie teraz też by nie było, no a odzewu było 0. No i nie wiedziałam, co się zadziało, czy to rzeczywiście taki cringe'owy pomysł, jakby mój syn to powiedział. I wzięłam za telefon i zadzwoniłam do paru tych firm na sekretariat i zapytałam się, czy to dotarło, czy coś się stało. I jedna albo dwie panie powiedziały mi, no że rzeczywiście była taka paczka, ale oni mają... taką zasadę, że na recepcji to otwierają wszystkie paczki, które gdzieś tam przychodzą do dyrektora marketingu lub do prezesa, więc tego efektu wow już zupełnie nie było. On dostał albo balona, albo informację, że był jakiś balon z jakąś kartką i to jest ta kartka, więc to było przekombinowane i nie przyniosło żadnych efektów. Dlatego wydaje mi się, że taki telefon lub zaproszenie do siedziby, które jest prostsze i mniej kosztuje, jest bardziej skuteczne. No kurczę, szkoda tych balonów, no. Tak, a pomysł wydawał mi się ekstra. No tak, tak.
Żeby skutecznie, dobrze się skomunikować z darczyńcą, czasami warto też wykorzystać timing. Pewnie jako fundraiserzy wszyscy znacie tą zbiórkę Zapełnijmy ostatnią puszkę pana prezydenta. To było po zamachu na jego życie przy WOŚP i tutaj oczywiście wykorzystując okazję, to jest może złe słowo, ale po prostu osoba, która założyła tą zbiórkę w dobrej wierze, jestem przekonana, że z otwartym sercem, w jakimś stopniu wykorzystała ten timing i na dobry cel zebrała prawie 16 milionów złotych i ta zbiórka to chyba była najwyższa zbiórka osoby indywidualnej kiedykolwiek na WOŚP. To samo jeżeli chodzi o timing, to zbiórka się pomaga, tam ponad 30, później ona chyba jeszcze więcej dość osób ją wspierało, tam było, jak widzicie, to jest supported by prawie 550 tysięcy Polaków, więc oczywiście nie chodzi o to, żeby wykorzystywać każdą jakąś tragedię lub sytuację, która nas dotyka, ale żeby warto obserwować, tutaj akurat jest przykład naszej też zbiórki po agresji na Ukrainę, ale żeby warto obserwować, co się dzieje dookoła i wykorzystywać różne sytuacje. To nie muszą być właśnie jakieś tragedie, to mogą być wydarzenia społeczno-kulturalne, wydarzenia polityczne. Filmowe. Filmowe, tak jak tutaj macie organizację, która zbierała na wyprawki szkolne i wykorzystała nową serię Game of Thrones jako swojego plakatu. To jest to, co robi IKEA w Real Time Marketing. Oni są naprawdę w tym świetni. Jak sobie wpiszecie w Google ich przykłady, myślę, że się można dużo od nich nauczyć i to po prostu żre. No i to, co zrobiła świetnie fundacja portal pomagam.pl, jak odpowiedziała na te plakaty, gdzie są te dzieci, tu jestem i to było chyba w trzech największych miastach w Polsce i uważam, że to była świetna odpowiedź na tą kampanię. No tak, tak. No taka wychodzi z tego, że jednak warto otwierać jakieś portale od rana, żeby przejrzeć, co się dzieje na świecie, bo można fajną odpowiedź tutaj. Tak, i to wiecie, to nie trzeba też dużo środków. Można w Canwie zrobić taką grafikę i zrobić to naprawdę następnego dnia, tak? Tylko trzeba mieć otwartą głowę. I czas. No i ostatni slajd. Czy wiecie, bo ja nie widzę waszych odpowiedzi, ale czy wiecie, jak zwiększyć dochód od darczyńców indywidualnych, których już macie? To padło pytanie, dopiero za chwilę pewnie się pojawią jakieś pomysły, chociaż wszyscy czekają na to, co chcesz powiedzieć. Tak, i to jest moja odpowiedź, to jest prosić waszych regularnych darczyńców o więcej pieniędzy. My to robimy regularnie w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. To są osoby, które już nam zaufały, które wierzą w to, co robimy. I ponieważ zostały poproszone, to zwiększają swoje darowizny. Nie przytoczę wam teraz źródła, ale kiedyś czytałam taki raport, dlaczego ludzie nie dają darowizny, dlatego że nie zostali poproszeni. To była najczęstsza odpowiedź. Więc po prostu prośmy o pieniądze, prośmy o wsparcie dla waszych organizacji, stowarzyszeń, celów, bo one są ważne są dla was, ważne dla waszych beneficjentów i nie bójmy się prosić. Zwłaszcza, że chyba trzeba powiedzieć, że to jest po prostu no tańsze, tak? Odezwać się do darczyńcy, którego już macie w bazie, macie jego telefon, e-mail i inne informacje, wiecie, kto to jest, niż poszukiwać troszeczkę nowych. Oczywiście nie zamykajmy się na poszukiwanie nowych darczyńców. Nie, zupełnie tak, ale to jest skuteczne i to jest tanie i to naprawdę działa. Mogę wam zdradzić, że my to robimy nawet parę razy. Czyli darczyńca, który jest już naszym regularnym darczyńcą, my go parę razy w ciągu jego cyklu życia prosimy o zwiększenie darowizny. To Marta tutaj napisała. Marta, tak, albo Maria. Tylko czy oni nie mają poczucia, że na nich żerujemy? Zajmuje się psiakami bezdomnymi, jest wiele osób, które pomagają. Proszę ogólnie, ale czy trzeba zacząć personalizować prośby?
No to są dwa pytania w sumie. Czy nie mają poczucia, że na nich żerujemy? Wiesz co, ja myślę, że jeżeli ktoś wpłaca na jakąś organizację, stowarzyszenie, to dlatego, że chce, nikt go nie zmusza, dlatego, że wierzy w to, co robimy, a jeżeli my dobrze uargumentujemy, dlaczego prosimy go o większą darowiznę, to być może wpłaci więcej. My jakby nie zauważamy takiej tendencji, że jeżeli zadzwonimy do darczyńcy i poprosimy go o więcej, mówiąc dlaczego prosimy go o więcej, on się na nas denerwuje i mówi, dobra, to ja już was w ogóle nie proszę, ja już was w ogóle nie będę wspierał, jak tacy jesteście. Oni mówią albo tak, albo że nie, że oni już jakby ta kwota darowizny, którą przekazują, jest już dla nich i tak wysoka i nie mają środków. I wtedy my mamy oczywiście na to odpowiedź, dziękujemy, jest to dla nas bardzo ważne i ta rozmowa jest nadal przyjemna. To ja nie uważam, że to jest żerowanie, myślę, że warto spróbować, no bo właśnie jeżeli my nie spróbujemy, nie poprosimy, no to na pewno nie dostaniemy tego. Jest taka złota zasada, której ja się zatrzymam, że dopóki nie zapytasz, odpowiedź brzmi nie. Dokładnie. Więc zawsze warto zapytać, ale tu mam takie pytanie dodatkowe do ciebie. Czy to jest tak, że kierujecie tą prośbę o podwyższenie tej regularnej darowizny do tych, którzy, nie wiem, płacili pierwszą czy tam drugą regularną darowiznę, czy to jest dopiero na przykład, nie wiem, macie jakąś zasadę, że nie wiem, po tym jak ktoś, nie wiem, przez 5 miesięcy regularnie wpłacał, no to wtedy jest ten moment. Tak. My robimy to po 5, po 9, po 15 wpłacie, nie jest to od razu. Mhm. Też czasami mamy takich, też obserwujemy tych swoich darczyńców, to nie jest tak, że system nam jakoś tam wypluwa te osoby, tylko patrzymy, jakie są ich, jak często, bo to są osoby czasami, które, znaczy najczęściej to są osoby, które wpłacają regularnie, jakby nie prosimy tych darczyńców sporadycznych o zwiększenie darowizny, bo oni rzeczywiście robią to sporadycznie, raz zapłacą, raz nie, raz odpowiadają na te prośby fundraisingowe, a często nie i to są tylko do tych osób regularnych. A to tak chyba odpowiadając na drugą część tego pytania, robicie to, rozumiem, tak osobiście, tak? Czyli jest to telefonicznie, czy mail jak gdyby spersonalizowane zupełnie? Tak, to jest osobiście, robimy to telefonicznie. Czasami jak się nie możemy dodzwonić, to wtedy wysyłamy maila i piszemy, dlaczego dzwoniliśmy i jaki był ten cel. I właśnie, ale to dopiero tak naprawdę ten mail wprowadzamy. A zawsze robimy to telefonicznie i robi to nasz pracownik. Okej, no tutaj kurczę, nie wiem czy Marta czy Maria chyba. Jesteśmy dwuosobową fundacją, kwestie zbiórek postów etc. robi sama, więc w małej organizacji to będzie trudne. Mi na przykład, ja powiem z mojego doświadczenia, mi pomaga to, że mam w kalendarzu okienko godzinne raz w tygodniu na to, żeby chwycić za telefon i obdzwonić ostatnio zarejestrowane organizacje. Ile zdążę, tyle zdążę, bo rozmowy są czasem krótsze, czasem dłuższe. Może to w jakiś sposób pomoże to sprawdzić chociażby, nie? Jak to działa w przypadku waszej organizacji, bo być może jest coś innego, co u was będzie działać. Marcin napisał, jeśli jeszcze nie zbieramy, nie mamy darczyńców, jesteśmy nową, małą fundacją o charakterze edukacyjnym, promujemy alternatywne metody edukacji, ciekawe, zdrowe, z uważnością dla ucznia. Od czego zacząć? Od strony internetowej ja bym zaczęła, czyli dajcie się znaleźć, a potem już będzie łatwiej. Oczywiście, jeżeli jesteście już zarejestrowani i jesteście organizacją, która działa, także może zbierać. Więc ja bym zaczęła od dobrej strony internetowej, od storytellingu, co, dlaczego działacie, co to zmienia w życiu ludzi i co taka osoba, która jest zainteresowana tym, może dla was zrobić. I tu prosty komunikat, żeby jak wchodzi na stronę, od razu wiedział, co może zrobić, czyli że wpłacić. Ja polecam, zupełnie się z tobą zgodzę, jeśli chodzi o tą stronę internetową. Głównie też dlatego, że przygotowanie strony internetowej to zawsze jest ciężki proces, który wymaga sobie przemyślenia wszystkiego w organizacji. Jak chcemy różne rzeczy pokazać i zakomunikować, więc to przygotowywanie strony internetowej
jest również moim zdaniem ważne z tego względu, że można po prostu przejść przez taki proces, kim my właściwie jesteśmy, co chcemy robić, o co chcemy prosić. Mhm. Takie całe podstawy. A jakby przy okazji, jak chcecie stronę internetową, to na fannyweb.pl możecie nawet bezpłatną założyć. Taki nasz kolejny serwis, który prowadzimy. Nie wiem, czy znany. Dalej pytanie dalsze. Jesteśmy fundacją z 2,5-letnim stażem, działamy w mieście powiatowym. Ostatni nasz projekt dał mieszkańcom, głównie dzieciom, skorzystanie z sali doświadczania świata. Skorzystało przez 4 miesiące 1600 osób, ale nikt nie chce wpłacić darowizny. Prosimy na stronach mailowo, ale nic. Te 1600 osób, no to ciekawy przypadek, pewnie trzeba by wejść w szczegóły, żeby coś więcej tutaj powiedzieć. Możemy sobie o tym podyskutować, Joanna, na grupie fundraiserzy Fanimani, bo tam pewnie korzystasz też z doświadczenia innych osób. Ja się zastanawiam tutaj, 1600 osób skorzystało, czyli skorzystały, rozumiem, dzieci. Bo nie wiem, jak gdyby, bo może czasami być tak, że kto inny jest beneficjentem waszych działań, a kto inny jest darczyńcą czy wpłacającym. Ja pewnie bym zadała pytanie, takie moje pierwsze, które mi przychodzi przez myśl, jak prosicie, bo może te osoby uważają, że skoro ta sala już jest, no to gdzie, na co ja mam wpłacić, więc może pomyślcie, jak wytłumaczyć temu darczyńcy, dlaczego potrzebujecie tych środków. Czasami pomagają ambasadorzy i to nie muszą być ambasadorzy, jeżeli chodzi o to, co nam się nasuwa na myśl, coś celebryci, ale może jakieś osoby właśnie ważne z lokalnej społeczności, czy to jest burmistrz, jeżeli jest szanowany, czy to jest ksiądz, czy to jest osoba, która, czy to jest może gazeta jakaś lokalna, która was wesprze, to myślę, że warto tutaj zrobić sobie taką mapę, kto jest słuchany w waszej społeczności. Ja bym chyba od tego zaczęła. Mhm. Zaangażować go w tą aktywność. No, przemyśleć, kto to faktycznie może być w waszym przypadku. Tak czy inaczej zapraszam na grupę fundraiserzy, to możemy sobie tam podyskutować o tym. Tu Krzysztof napisał ciekawą rzecz. Kiedy zamiast dzwonić wysyłaliśmy maila z takim tytułem: nie mogłem się do ciebie dodzwonić, to wysyłam maila. Myślę, że to dosyć zaskakujący ten tytuł wiadomości. Były jakieś odpowiedzi z tych maili? Ciekawa jestem. Marta nam tutaj taki ciekawy temat, ciekawe pytanie. Jak w nietragiczny sposób promować tragiczne historie? To znaczy te tragiczne historie, jeżeli wy jako organizacja możecie jakoś je część, wiadomo, przeszłości nie zmienimy, ale jeżeli dalszy bieg wydarzeń macie na nie wpływ i możecie pomóc, to ja też wydaje mi się, że nie ma nic złego, żeby powiedzieć to jak to się zadziało, jak to wyglądało naprawdę, jeżeli to było tragiczne. Nie wiem, o czym do końca jakby jakie te tragiczne historie są i czy wy możecie mieć na wpływ właśnie na później, więc one są tak naprawdę bardzo z punktu widzenia fundraisingowego bardzo ciekawe, tak? Bo ten darczyńca właśnie ma wpływ na to, co się stanie później. Czyli pomyśleć o tym z perspektywy, że to są historię tragiczną, chcemy zamienić na coś dobrego. To znaczy, że może coś z niej wyniknąć dobrego przy wsparciu jakiejś systemowym organizacji, przy naszej pomocy i przy wsparciu tego darczyńcy, że jakby ta tragedia się już wydarzyła, my mamy też takie historie, bo nasze dzieci były w dużej mierze bardzo krzywdzone, ale mamy wpływ na to, jak będzie wyglądała ich przyszłość i jak one później będą funkcjonowały w społeczeństwie, jak będzie wyglądało ich życie. Więc my jakby wiemy, że tej tragicznej części nie wymarzymy, ale mamy wpływ na przyszłość. Tak. To tutaj mi się przypomina jeden ze slajdów, który pokazywałaś, gdzie było zdjęcie dziewczynki, czy zdjęcie nóg bosych i były dorysowane klapki, tak? Czyli no jest kawałek ciężkiej historii, ale jest też nadzieja na przyszłość, tak? Którą darczyńca może ma wpływ na tą przyszłość. Takie ciekawe połączenie. Tak.
Czas nam już ucieka, więc będziemy pewnie zbliżać się do brzegu. Ostatnie pytanie od Violetty. Czy w storytellingu używacie prawdziwych historii? Czy tworzycie coś z własnych doświadczeń, łącząc na przykład kilka doświadczeń? Czy kilka historii, tak pewnie można to traktować. To znaczy, mamy taką zasadę, że naszych dzieci nie możemy używać w historiach fundraisingowych, że nasze dzieci nie proszą o pieniądze. To jest taka nasza pierwsza główna zasada, ale my piszemy ich historie, także prawdziwe, ale tak, żeby to dziecko nie zostało zidentyfikowane. Jego imię jest zawsze zmieniane. Też wioska, w jakiej na przykład, bo w Polsce jest 4 wioski dziecięce, plus jest 17 świetlic środowiskowych, więc zawsze jest zmieniana lokalizacja, ponieważ są to małe społeczności często, żeby nikt nie wiedział, kim jest to dziecko. I albo inspirujemy się tymi historiami, słyszymy je od rodziców SOS, od pedagogów i po prostu inspirowane te historie piszemy do naszych darczyńców. A zdjęcia jest sobie z filmach aktorzy, tak. Jeżeli chodzi o spoty reklamowe, gdzie prosimy o wpłatę, to właśnie są to aktorzy, no, ale czasami też jakby dzieci pracowników, mój syn też występował, więc ale jeżeli na przykład mamy, nie wiem, takie filmy, gdzie ktoś przyjeżdża do wioski albo że dzieci nagrywają piosenkę, to oczywiście są to prawdziwe dzieci. Tak, tylko po prostu chodzi o to, żeby bezpośrednio dziecko, które i tak już było doświadczone przez los, jeszcze dodatkowo nie prosiło o pieniądze. Taką mam zasadę. Okej. Czyli tak można powiedzieć, że po prostu każda organizacja ma jakiś swój sposób komunikacji i działania. W waszym przypadku po prostu tak działacie. To jeszcze zanim stąd uciekniemy, moi drodzy, pytanie, które też zainspirowało, zainteresowało Olgę. Jak to u was wygląda? I jak możecie poświęcić chwilę, żeby odpowiedzieć, czy prosiliście darczyńców regularnych o podwyższenie kwot wsparcia? Czy to, o czym Olga mówiła, żeby tych regularnych prosić, czy korzystaliście z tego być może, czy nie, czy teraz już po wysłuchaniu tego, co dzisiaj usłyszeliście, planujecie to zrobić? Może będziecie chcieli sprawdzić, jak to działa w waszym przypadku? Jestem ciekaw to, czy na przykład te osoby, które odpowiadają, odpowiedziały tak, czy będą kontynuować te działania? To jest takie pytanie pomocnicze, dodatkowe. Damy jeszcze chwilę na to, żeby się odpowiedzieć. I zaraz wam pokażemy tutaj, jak to wygląda. A ja też zachęcam zachęcam was do odwiedzenia naszego LinkedIna i profili społecznościowych. Obecnie rekrutujemy osoby do właśnie mojego działu marketingu i fundraisingu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to was zapraszam do rekrutacji. O, widzicie, czyli jak ktoś komuś się spodobało i chce pracować z Olgą, to nie oczywiście spełnia pozostałe tam wymagania, które są w rekrutacji, to jest okazja. Dzięki, Karolina. No, Olga jest najlepsza. Rozumiem, że Karolinę znasz. No, możliwe, że tak. Dobrze, moi drodzy, to ja już tutaj zamykam, zakończam i udostępniam wyniki. Tak, to znamy. Na konferencji. No. Tak. A, widzisz, konferencja. Świat jest mały. No widzę, że niewiele osób robiło to. Większość w zasadzie nie, albo nie ma darowizn regularnych. To chyba jest największy. Bo ja tu tylko widzę, ile osób zagłosowało, a pokażesz wyniki? Chyba ja udostępniam wyniki, ale nie wiem, czy ty widzisz to. A, może, poczekaj, może ja to. A, dobra, rzeczywiście, musiałam przejechać. Nie mamy darowizn regularnych, tak? Nie. Okay. No to bardzo dziękuję za odpowiedź. To jest dla mnie też ciekawe. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za waszą obecność, a przede wszystkim Olga, dziękujemy tobie, że znalazłaś czas.
I mojej sąsiadce za internet. Sąsiadce za internet, tak. Ja myślę, że my dla twojej sąsiadki wyślemy takie podziękowanie specjalne od pani Mani za uratowanie dzisiejszego spotkania. Tak. Uściski dla sąsiadki są również tutaj przekazywane przez czat, więc możesz się jak najbardziej przekazać, chyba że nas po prostu słyszy. Brawa dla sąsiadki. Tak, słyszę was. Okej, okay. No cieszę się bardzo, że znalazłaś chwilę. Myślę, że mnóstwo wiedzy. Pewnie ja nie będę jedynym, który obejrzy sobie jeszcze raz to nagranie ze spokojem i wyciąga i porobi notatki, bo w trakcie prowadzenia nie było okazji. I cóż, no życzymy wam wszystkim sukcesów komunikacyjnych. Jesteśmy na początku roku. Ja będę musiał zmienić słuchawki, które mają już 3 lata. Jesteśmy na początku roku, więc sukcesów komunikacyjnych wam wszystkim życzymy i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie też do mnie maile albo przez LinkedIn. Dzięki bardzo. Super. Dzięki, do usłyszenia. Cześć. Pa. Hej. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.